tutaj w następnej misji jest rozwalanie wrogiego klanu. Dobra, pauza. Muszę się rozejrzeć. Jest mag! Mag jest cudowny, patrzcie. Yes. To jest piękny! I Vlad mówi jak chomik. Uwielbiam te kiepskie ryje w tej grze. Nie zmieniłabym ani piksela. Ani piksela, słuchajcie. Dobranoc, Kobaltiko. O, Gamer Jacob. Dzień dobry, nie witałam cię chyba dzisiaj. Piękny mag. Ostatnio po raz drugi, dokładnie. Dobra. Jedzonko. Przede wszystkim. Widzę, że sytuacja jest taka trochę mech. I mamy tylko kulę ognia na razie. Może uda się zdobyć jakieś inne czary. Tu by się zrobiło... Mleczarnie może w tym miejscu, to by się te krowy tutaj zamknęło. Jakoś tak. Tyle im kur na razie wystarczy, mam nadzieję. To tak na dobrą sprawę można... O, tutaj nie pasuje. No, może tak tutaj. Tutaj krowa przeszkadza, ale to nic. Tu by dobrze było, jakby się dalej rozbudowała wioska trochę. Młotka jak zwykle planista kombinuje, a i tak postawi krzywo. Zobaczycie, nie da się inaczej. Dobra, rozwiążę to w ten sposób. Czy mam tutaj coś jeszcze do postawienia? Absolutnie nie. Co najwyżej jeszcze jeden dom. No ale tak, tutaj dom trochę z dupki. Będą chodzić naokoło. To może tutaj tą zagrodę z tymi krowami się tak... Będzie krzywa, brzydka. Tak, wszystko krzywe, brzydkie, bo to nie pasuje. Tu zboża można by posiać i wtedy się nie będzie przestrzeń marnować. Dobra, to tak zrobimy. Tutaj zbuduję domek jeszcze. O! Następny mi się tu chyba nie zmieści. Może się zmieści? Teraz zobaczę. A! Na styk, dobra. Kalkulatorek, słuchajcie. No dobra, no to niech się budują. Czy wszystko mam? Zboże. Aha, dobra, to nie posadzę tego zboża teraz. Dostarczono list. Stoi przed tobą szurnięty czarodziej, słaby mężczyzna, kulający się, tak, kulać to się raczej powoli, kulący się na samą myśl o walce wręcz. Wypróbuj jego dostępne zaklęcia i wybierz ikonkę, a następnie wskaż cel. Dobra. Ty się i tak czarodzieju przejdź. Tak, i on ma tutaj manę i te niebieskie grzyby były od jego many, jeśli dobrze pamiętam. Pieniążki! Tam się już rozmnożyli, bardzo dobrze. O, fuck. Święta krowa, całe szczęście w niej kał level w Diablo, bo... Byłoby dziwnie. Są dwie krowy. Te dwie krowy, to można by było... Gdzie te kobity? Nie, słyszę wilki. Tak się już nawet wykluło jakieś dziecko. Dobra, dziecko, zbieraj krowy, póki są żywe. W jedno miejsce. Będą za tobą łazić, trudno. Takie życie. Więcej pieniążków. Proszę nie kichać, to niebezpieczne. I szybciej budować to cholerstwo, bo potrzebuje zboże. Krowy, bo ja dostaję zawału! Dobra.
dobra. Coś pozbierane. Krowy rozmnożone, dzieci wyklute. To nie, to najpierw zbudujemy zbieranie zboża, słuchajcie, bo to się przyda. No i oczywiście w tym miejscu, gdzie chciałam zrobić zbieranie zboża, to te krowy musiały wsadzić dupę, nie? Zawsze w tej grze tak jest. Dobra, tu i tu zrobimy im zboże. Proszę. Niech mają. I tutaj jeszcze jedna chatka, bo było kalkulatorek. O! O matko, ile to miejsca zajmowało? Nie pamiętam, że on z tym... Dupsko. I gdzie ja te krowy teraz tu wsadzę, jak to tyle miejsca zajmuje? Tu bym miała, ale postawiłam piekarnię! Proszę mi platynową lamę na czacie. No dobra, to pasuje to jakoś rozmieścić strategicznie i tyle, no. Nie przemyślałam tego tak do końca. No dobra, to zrobimy taką małą zagrodę i nara. I tak nikt tych krów nie lubi. Tak, krowa ekslasini. Tu im się zrobi taką mikro zagrodę i... wiecie. Ewentualnie tutaj można tak pokombinować. By się tak biedne nie gnieździły te krowy. Może studnie? Aha, teraz o studnie nigdzie nie wsadzę. Tu bez sensu. No i inaczej bym to chciała trochę, ale... O, a może tak? Też z dupy. To jest ten moment, gdybym normalnie... Znaczy, to jest ten moment, w którym normalnie bym zrobiła reset planszy, nie? I miała takie... Od nowa, bo krzywo. Ale nie na live'ie. O, dostałam nowy list. Dobrze. No ile tutaj jest? Nie no, tutaj się nawet pół krowy nie zmieści do tego. Ach, platynowa lama. W zupełności zasłużyłam. Całkowicie i w pełni, słuchajcie. I mogłam to... No dobra, niech będzie tak. A tu się dom wstawi, a zboże się może tutaj będzie sadziło jeszcze? No zlamczyłam to po całości. Kupa, a nie architekt, słuchajcie. Nie mam kasy! No to lipa. A nie, studnia jest tutaj. Wywalone. Już mogłam to do końca, tak wiecie, tu pociągnąć i... Ups, gdzieś jest nieświeże żarcie, wszyscy bekają. Mam nadzieję, że się nie odbije na ich...
nie, zaraz cała wioska będzie mi pekać. Jak w życiu z Mironem, słuchajcie. Przydałby się jakiś stary człowiek, żeby przetestować grzyby. Dobra, ale jest hajs na zboże. Dobra, i tyle. Krowy miałam rozmnażać. No nie wierzę, to jest dziura! Nie no, super! Zjedz tego grzyba, może nic ci nie będzie. Przeżył. Okej. Tak będzie gituwa. Aha, bo jeszcze tamtą krowę. Chodź tu, Dido. Pozbieraj te krowy do kupy. Jeszcze tamtą ogarnij po drodze. Idzie ta krowa, czy nie idzie? Nie idzie. O, rety z tymi krowami. A to ich nawoływanie. This way, couple. Come on. Off I go. What a dark night. Off I go. Chodź tu z tymi krowami. Junia, i teraz możesz przestać nawoływać wszystko. Dobra. Idź dojdź. Przydaj się na coś. Chyba częściowo, słuchajcie, opanowałam sytuację. Siema Kamisa, dobrze ci widzieć. I siema Vera. Dobra, to teraz jeszcze trochę ich trzeba rozmnożyć. I pasowałoby zrobić armię. Tu im dorobimy kurek, żeby było, wiecie. Równo, bo jestem powalona, nie? Nie, Szotysławko, ona woła come on do krów. O nie, już mi się dziadki porobiły. Taki dobry materiał na przyszłych żołnierzy. No ale no niech będzie. Przejdę się czarodziejem. Mam nadzieję, że go nie zabije niechcący. To może zapiszę. To będzie ten moment, w którym dobrym by było zloadować, jeśli czarodziej umrze. O, list nieprzeczytany. Dobrze, pamiętam, że mogę rozwijać. Ty, gdzie ty leziesz naokoło tak dziwnie? Okej, okay. Są dzieci następne. Więc wystarczy uzbierać pieniążku na wieżę. No już kurde kradną. Nie dość, że jest bieda w kraju, to jeszcze kradną. Kurde, jak w Polsce, wszystko jak w Polsce. Krzywe drogi, brzydkie ryje, wszyscy kradną. Co jest z tą grą? Ktoś przewidział przyszłość w Polsce, czy jak?
Mary okej. Ja myślę, że każdemu czarodziejowi można postawić wieżę i potrzeć różdżkę. Ale to chyba nie w tej grze, wiesz? Ale generalnie tak, w tej grze później da się mieć wieżę magów i mieć magów, tak. Podnieść podatki. Nie mogę jeszcze podatków, nie mam poborcy podatkowego. Mogę ich tylko im zrobić tylko droższe żarcie. Ale wtedy będą krócej żyli, jak będą mieli droższe żarcie. Co mi się w tym momencie nie opłaca, bo jest ich za mało. Słucham cię, Gottfriedzie. Dobra, armaty zamiast masła, walę to. Czy kojarzę grę Polanie? Ja nawet mam grę Polanie, dostałam od Szajerki. Cudowna polska gra. Nawet miałam zamiar w nią gdzieś zagrać kiedyś, tylko nie pamiętam, gdzie mi ją Szajerka kupiła, czy na Steamie, czy na Gogu. Ale gdzieś dostałam. O nie, teraz znowu będą pierdzieć i puszczać bąki wszyscy. A później wy się dziwicie, jak ja się wychowałam na takiej grze, dlaczego mam taki, a nie inny humor czasem. O nie, kolejny zmarnowany mężczyzna. Taki polski Warcraft. Tak, ja pamiętam, tam się krowy hoduje, żeby one zjadały trawę i było mleko. To bardziej nie Warcraft, tylko Starcraft. Tylko nie ma zbierania kryształów, tylko właśnie tymi krowami się to mleko zbiera. Co ty tak stoisz jak widły w gnoju? Musisz to skończ kulturalnie. Dobra, krowy się rozmnażają, ludzie się rozmnażają. Na razie jest dobrze. Kawałek świata zwiedziłam i znalazłam nic pożytecznego. Tutaj się chyba nie da przejść, bo jest drzewami zasłonięte. Nie jestem tego tak do końca pewna, może dałoby się tamtędy przeleźć. Te same złodzieje tutaj. Witamy z powrotem, Kafi. Czy mnie stać jeszcze na... Stać mnie jeszcze na dwa domy, dobra. Wszyscy są zadowoleni, więc potrzebujemy... O nie! Nie chcę tam patrzeć, bo się będę denerwować. Proszę bardzo. O, ktoś martwy! Mam nadzieję, że to jakaś stara baba, a nie... No, dobrze, stara baba może być martwa. Przydałby się jakiś jeden bob budowniczy. Ty wyglądasz jak na kogoś, kto chciałby być bobem budowniczym. Czemu mnie pomyliłaś z Kacprem? Nie wiem, tak wyszło. Naprawdę mózgopierd. Okej, dobrobyt jest, bo się rozmnażają. Teraz tylko tych dwóch facetów, co stąd wyjdą, trzeba wrzucić, wiecie, o ty na przykład, ty. Ty zostaniesz właśnie rycerzem. Idealnie. Jeszcze jeden był taki, co się nadawał na rycerzy. Czemu tego nikt nie skosił? No, przecież się zmarnuje. Idź to kosić. No i nie poszedł. O nie, kolejny zmarnowa... A nie, to kobieta była. Z
Zmarnowali jedno jedzonko, słuchajcie. Kara za to powinna być do więzienia. O, tutaj jest jakiś gość, co się rozmnożył. Proszę, proszę go tego. O, 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 przez chwilę był... A, miałam go prawie. Nie chcę cię ograniczać, kobieto. Dawaj męża. O, ciebie właśnie. Ty już masz dziecko. Możesz umrzeć. Dobranoc, Przemku. Dziękuję, że zajrzałeś. Słuchajcie, już mamy prawie armię. I jeszcze ciebie przerobimy. Jest jeden mały chłopiec, ale jeden mały chłopiec to za mało. Dwóch, trzech. Dobra. To ty idziesz do wojska. Gottfriedzie, oznacz Mirona i zadaj to pytanie jeszcze raz, to ci odpowie zapewne. Dobra, czy oni dadzą radę tu wleść, czy nie? Nie wlezą. Ile pieniążków! Więcej chatek, ruchatek. Totalnie głupio i z dupy rozplanowałam tą wioskę, ale... Już, że tak powiem... Kij. Widzę, że jajka nie wyżarte, ale można byłoby je tutaj tak wrzucić trochę. Może jeszcze jedną tą? Tutaj to jest, jest. No nie, bo im ograniczę ognisko. Tak jakoś? Niech im będzie. Tu drogę. A tu można by było, słuchajcie, zrobić kury dodatkowe. O, przewaliłam wszystkie pieniążki. Idealnie. Zboże posadziłam, to najważniejsze. Kapi, nie patrzyłam, bo wiesz, streama prowadzę. Ale cieszę się, że poczułeś się w obowiązku wytłumaczyć. To Botowi teraz tłumacz. O nie, jak się wlecze ten mag. O, pułapki są. Ciekawe, czy ja ją mogę spalić tą kulą ognia. Select your target. Mogę. Dobra. No i mana, ale mana się odradza. Pieniążki. Idź po pieniążki. O nie! No przynajmniej ty! On jakby nie do końca. Znicz na czacie. Dorime. A czy mag może na przykład spalić drzewo? Nie może. Ale słuchajcie, przynajmniej pieniążki znalazłam. To im kury chociaż postawię. Tutaj jeszcze trochę kur. Tu miałam plantację kurową zrobić. I zapis zrobię. Bo ja coś widzę, że ten mag może nie przeżyć.
A tego byśmy nie chcieli. Bot jest prawie zawsze nieomylny. Jest omylny tylko wtedy, kiedy robi rzeczy, których ja nie chcę. Jeszcze potrzebujemy trochę wojska. I jednego budowniczego. Nie no, najgorzej zbudowana wioska w historii, słuchajcie. Najkrzywa i... Och, wszystko źle. Dobra, ale mamy dwóch kolesi. O, ile mężczyzn! Panie kochany, proszę się nie rozmnażać, tylko do wojska idziemy. Resztę sobie poradzą. Niech dołączą do tej armii tutaj, która rusza z magiem. A ja im jeszcze postawię więcej domów. Może tu bym im drugą studnię, skoro ich tak tyle jest. Gdzieś pacnęła. Stać nas. Tylko miejsce tak trochę, wiecie. Dobra, niech będzie tak. Czy gram, znam grę Zeus, mam i nawet od jednego z was ją dostałam, tylko z jakiegoś powodu nie byłam jej w stanie zestreamować. A nie, to był Faraon. Faraon i Kleopatra, a Zeus? Nie, Zeusa nie... Znaczy nie, Zeusa kojarzę, ale nie planowałam grać na live'ie, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, i jeszcze jajek im kilka zostało. Chyba, że tutaj jeszcze te kury poddaję trochę. Nie, nawet nie da drogi zbudować, co za miejsce i do życia. Znaczy w sumie do życi, ale nie do życia. Toaster dla mnie. Aha, jestem za biedna na więcej kur. I akurat wiosna, jak przewaliła wszystkie pieniążki, bo nie pomyślałam. No nie, jakiś mężczyzna się zmarnował. A nie, to staruszka, dobra. Dobra, zboże jest. Ja pierdzielę, co oni tak pieprzają na wiosnę? O, stać mi na więcej kur, dobra. Będzie im dobrze, niech się rozmnażają dalej. Jeszcze trochę jedzonka i zrobię im więcej domów do rozmnażania. I jeszcze jedną bułeczkę. O, tu panie, tutaj nie wlezie. Ale tu wlezie, okej. Dziadek by się jakiś przyda... O, jest! Chodź, zjesz grzyba, bo przeszkadza. Jak się mnożą! Idealnie, będzie armia. Jeszcze staruszka biednego gościa napadła. Nie, czemu ona przeżyła? No dobra, no niech jej będzie. Magu? Zepsuj tą pułapkę. Super! Trafiłeś, super. Select your target. Dobra. Możemy iść dalej. No nie! Fuuu!
kupa! Znicz na czacie! No, Czech naraz! Czech! Zapisałam, prawda? Powiedzcie, że zapisałam. Ale jak ja mam tamtędy przejść? O nie, dawno temu zapisałam. Bardzo dawno temu zapisałam. Oh. Wkurzyłam się, ale to nic. Będzie dobrze. Tu i tak się nie da przejść, dobra. No tak, teraz tu będzie nierówno, jak tam wyrównałam. Dupa. Będzie więcej kur. Takie ni w 5, ni w 9 to ma 9 tutaj. Miążka mi brakuje, no dobra. Dobranoc, Kapi! Ile razy poszedł znicz na dzisiejszym live'ie? Nie mam pojęcia. Ale pewnie jest jakiś licznik. W trakcie przerwy powinno być widać. Pieniążki mi się skończyły. Dobranoc, Beciasko! Oj tak, zastrzaja, wciągnęłam się. Dobra, idź rozwalić tą pułapkę. Select your target. Dobra, tu miałam ich jeszcze milion rozmnożyć i zrobić armię. Ty do armii, proszę bardzo. Dobra, a resztę na rano, bo wiosna. To inaczej, najpierw posadzę zboże. Więcej chlebka proszę kupować. Dobra. A, i stara baba miała zjeść grzyba, ale ten grzyb nic nie robił, więc... Nie wiem, wezmę ją. Niech dziecko zje grzyba, może... Nic jej nie będzie. Miętu... Okej, okay. Widać ten grzyb dobrze na nią zadziałał. Miętóweczko, proszę ładnie robić rzeczy, które masz robić. Pani się pójdzie rozmnażać, zamiast stać jak widły w gnoju. Zbudujemy drogi. Kolejna droga, tu może kiedyś jakieś kury się zrobi, czy coś. Dobra. Przy takich ilościach chatek, ruchaczek na pewno będą się pięknie rozmnażać. Przy takich ilościach jedzenia.
wszystkiego mają pod dostatkiem, więc wojsko. Do armii. Jeszcze jednego mogę. Do armii, chodź. Przy piekarni masz jeszcze miejsce na kury. A, w sensie, że tutaj było wcześniej? Tak, tak, tak było? Gniązków nie mam na kury. A, i tutaj mogłam jeszcze rzeczywiście kilka kury. Ale nie jestem pewna, czy to będzie konieczne, bo w sumie na dobrą sprawę... Chyba jednak mają co żreć. Dobra. Jaka nagle cisza, jak przestali... Nie, nie przestali gadać. Jak oni to szybko zbudowali. Tu mi się nie zmieści, a tutaj... Aha. Też już się nic nie da zbudować. Ej, mnożą się jak króliki. Bardzo mnie to cieszy. Teraz, zanim tam pójdę, zapiszę. Zapiszę. I pójdę jednym. Jednym. Chyba, że... Tak, to by było cudowne, gdyby tak w Polsce szybko budowali. Chyba, że on może jakoś... Nie może wysadzić tej pułapki. Szkoda, że więcej tych pułapek tam nie ma. Ale patrzcie, jest wroga wioska. Pewnie dlatego to jest tak naszprycowane tymi pułapkami. A jeszcze podkrywam trochę teren. Może znajdę jakąś trzynastkę. I mówię tu o emeryturze, a niekoniecznie o dziewczynce. O nie! Łapki. Więcej. Dupa. Tam na pewno te pułapki coś chronią. Coś ważnego. Dobra. To... Spróbuję przejść tędy. No już mogę sobie zrobić następnego żołnierza. Z drugiej strony mam tyle fajnych rzeczy w wiosce i tyle pieniążków, że nie jestem pewna, czy potrzebuję wysyłać ludzi na rzeź tylko po to, żeby znaleźć coś ekscytującego. Nie, ta pułapka tutaj jest po prostu po to, żeby mnie strollować. I ta też. A co tu się dzieje? To po prostu tak wygląda ładnie. No nie. Pan Jezus już się zbliża. No nie. Ale tam są rzeczy do znalezienia. Dobra. To robimy tak. Pole. Oj, tutaj krzywo, ale przeżyjemy to. Ile zmarnowanych mężczyzn. Zastanawiam się, czy drugiej piekarni mnie zbudować, skoro tutaj... No dobra, przynajmniej pochodzą sobie po wiosce, mają co robić. Zrobił napad, to do wojska. To znaczy, że zrobił napad i dziecko przy okazji. Już wiemy, jaki rodzaj napadu to był.
forces. Yes, my lordship. Ty też idziesz do wojska. Chodź tu, chłopie. Co chłopka robi? A zresztą dobrze wiemy, co chłopka robi w koszarach. Nie zastanawiajmy się nad tym jakoś szczególnie długo. Dobra, to pasuje zabić tego wilka. Jeżeli w ogóle tutaj się uda dojść przez te wszystkie pułapki, które tutaj są. No dobra, zobaczymy. Robimy zakłady, czy dojdą, czy nie dojdą, słuchajcie. Gottfried, oj tam. Flaga na twarz i za wioskę mu... Co mu się stało? Przecież nawet pułapka mu na ryj nie wybuchła. Po prostu wziął i umarł. To jest niepoważna sytuacja. Nie wierzę. Kolejny znicz na czacie, poproszę. Że tak powiem, grałam twoim i umarł. Potrzebujemy więcej mężczyzn. Populacja utrzymana jest dobrze. Zabiję tego wilka. Zobaczycie. Wywalone. Pułapki już aktywowane. Zobaczymy, czy dadzą radę. IQ 1000. Robimy zakłady. Trzeba jesionko dobrze ci widzieć. Tak, chaos totalny, ale damy, nie miał być, sami mieli dojść i zabić wilka. Miałam ich nie prowadzić. Zaraz się okaże, że jak ich nie prowadzę, to im idzie znacznie lepiej. Jestem przekonana, że jak już zabiję tego wilka, to zaraz wlezą w jakąś pułapkę i tu wcale nie będzie nic do zebrania. Więcej pułapek do zebrania jest na ryi na przykład. I grzyby. A bo tu pewnie da się do tej wioski jakoś naokoło podejść jeszcze. Dobra. Oczywiście, że nie ma nic do zebrania. Pół armii wycięte, bo chciałam sobie sprawdzić i się dowiedzieć, że nic tu nie ma. Dobra, idziemy tędy. Jak przeżyjemy, oczywiście. Tam na dole jeszcze było do pozwiedzania kawałek mapy. Grzyby. Więcej grzybów. Nie, nie żryjcie tego grzyba. On nie wygląda, jakby był jadalny. O! Wioska. Spalimy. To on ma taką wielką tą wioskę? Jeszcze im wodę zepsujemy. O nie. Run! Run!
O fuck, ile ich tam jest! A ja poszłam dwoma ludkami. Run! O nie, podejrzewam, że nie dadzą mi spokoju. Chyba potrzebujemy jeszcze jednej wieży, żeby móc mieć więcej ludków. Słuchajcie, ale spróbuję ich na pułapki wprowadzić. Tylko nie swoich, tylko ich. Nie, oni obchodzą pułapki! Co za... Aha! Co za oszustwo. Jednak, takie oszustwo. Rycerza Ni trzeba zabić. Jak on kara! Pokarał mnie! Co tu się wydarzyło? Ale super wioska, dwie studnie, słuchajcie. Ej, bo ta wioska to jest jakaś inna, patrzcie, bo tutaj są orki. Orki z Majorki. Czekajcie, to inaczej, trzeba... Potrzebuję większej armii. Tak, to... No to przynajmniej ten wysoki przyrost naturalny się na coś przyda. Nie posadziłam! Czaty pewnie pisały, ale byłam zbyt skupiona na uciekaniu. Jeszcze krzywo zboże po nocy. Dobra. Jeszcze jedną wieżę. Tutaj się zmieści, czy nie? Nie zmieści się, bo jest czerwony. A, i pewnie tam się... Nie, nie da się budować, bo się nie da budować na tym ciemnozielonym, rozumiem. Tak, bo wtedy już las jest. A tu się da. Nieważne. Tutaj kilka kur jeszcze dorzucę. Tak, to jest dobry pomysł, żeby zapisać, słuchajcie. Jak najbardziej, dziękuję ślicznie. Dwóch chłopa trzeba do wojska. Bo tylu mi ubyło. Dobra. Aha, jeden jest trochę wybrakowany, ale to nic. To jakiegoś grzyba zje po drodze czy coś. Młodzież się tak skupiła na grze, że w ogóle nie patrzy na czat. To jest prawda. Miron widzi, że ja po prostu mam oczy wlepione w tę grę i nie patrzę na nic. To prawda, ale patrzę. Młodzież się powtórzę. W końcu po 10 latach oglądania się na YouTubie i zapisów pierwszy raz udało mi się wejść na live. Fantastycznie, Jesionko! Dobrze, dobrze w końcu, że ci się udało i bardzo mnie to cieszy, dlatego że nie będę oszukiwać, że bardziej mnie cieszy wasz widok na live'ach niż tam w komentarzach na YouTube, gdyż prawda jest taka, że ja już na YouTube praktycznie nie zaglądam, a mogą mnie budować tej drogi. Więc bardzo, bardzo się cieszę, że ci się udało wbić na live. Mam nadzieję, że będziesz zaglądać częściej i że będzie ci się to podobało na tyle, że stwierdzisz, ha! Od dzisiaj tylko live'y. Miał jakieś tam YouTube'y z dupy. Wszystko powiedziałam, ale to nic. Proszę mnie wychrumkać, będzie wszystko dobrze. O nie, ktoś zabił dziecko! Mam nadzieję, że to dlatego, że było niegrzeczne. Albo wypadło z kocyka. Myślałam, że zboża nie posadziłam, tu jesień. Dobra, ogarnęłam troszkę więcej armii. Tu by jeszcze można było im tak ze 3 kury wstawić. Dobra, mam dodatkowych 3. Ten teren pasowałoby pozwiedzać, ale zważywszy na to, jak to jest napakowane pułapkami, ja nie wiem, czy to jest dobry plan. Hmm.
to już na zaś zrobimy kawałek armii. Tak Comp Knight będzie prześladowało całą noc. Albo this way, couple! Też będzie prześladowało. Ewentualnie... I need a woman's company. Dobra, jednym pójdę, jednym i pozwiedzam. Zobaczymy, jak długo przeżyję, ale to nic. No, są jakieś grzybki tylko. Aha. Super wycieczka. Tak, a ciebie będzie męczyć. Pniążki! Patrzcie, ile w ogóle pieniędzy już uzbierałam. Znaczy, wioska dobrze prosperuje. Mam nadzieję, że nie dopadnie jej żadna zaraza. I też chyba na tym etapie gry jeszcze zarazy nie było. Chlebek się zgadza, mleko się zgadza. Woda się prawie zgadza. No bo tu... O nie, ten nie zdążył iść do wojska. Niech zje grzyba. Ty zdążysz iść do wojska. Proszę bardzo. To zbudujmy mi jeszcze jedną studnię, skoro im się woda nie zgadza. No niech im będzie tutaj. Dajcie jeszcze jednego grzyba zjeść. Okej. Gdzie jest ten przygodysta? Ha! Co tam znowu zemrzył? Jak? Czemu? Po co żeście tam poleźli? Przecież ja sobie nie klikałam! Fuck you! Proszę mnie wychrumkać. To była frustracja. Ale patrzcie, bo tu znalazłam... magiczny zwój. W nogi! Tam jest jakiś Aquaman, co mnie bije. Dobra. Teraz możecie ruszyć dupska. Teraz! Chyba, że oni chcieli... Tak, oni pewnie tego orka próbowali atakować i poszli go atakować. Magu, nie umieraj. Tam jest pełno pułapek. Co to robi? Wykryj pułapki. Serio? Teraz? Ja myślę, że ja potrzebuję jakiejś nowej emotki na rage. Jakieś przewracanie stołu i tego typu rzeczy, nie? Poważnie. Teraz, jak ja już wszystkie pułapki znalazłam własnym dupskiem. No dobra. Magu, czy zechcesz rzucić tutaj swoje cudowne zaklęcie? Aha. Nie ma tu żadnych pułapek. Może dlatego, że znalazłam je swoim dupskiem. Ja to zapiszę. Już czuję, że to się zaraz źle skończy. Ile ja mam tej armii? Nic, praktycznie. Dobra, tych trzech idzie dołączyć. O, Gottfried narabia zaległości w Animal Crossing. Tam jest dosłownie 6 odcinków na krzyż, bo niechcący przeszłam grę. Jesionka, dziękuję ci za zostanie dzielną legionistką i za twoje wsparcie. Dużo miłości dla ciebie i zrobimy hapsz na czacie. I to naprawdę. Naprawdę 5 godzin jest tych. Nie wierzę po prostu. I tak kocham tę grę. Czyli jednak nie wszystkie znalazłam swoją dupą. Lovely day.
Tak, to już 5 godzin. Już Mary, już nawet nie chce mi się klikać, bo zanim ja to wyklikam, to już zrobię nową armię. Mam tyle ludzi w wiosce, że... Damy radę. Tak, Animal Crossing da się skończyć. Generalnie niechcący przyszłam tę grę. Dokładnie tak, motorynko. Miron, kliknij proszę. Dobranoc, Daniomku. Szybciej zrobię nowych żołnierzy niż tamtą... Pytanie, czy oni teraz znowu tych pułapek nie pozbierają na ryj. No ale dobra. Ten dziadek się zwiesił. Już nawet umierać nie chce. Dobra, możemy iść atakować wioskę. Tylko, że... No dobra. Teraz mam cichą nadzieję, że jak te pułapki są odkryte, to oni po nich nie przejdą, bo już je widzą. Kurwa, ogień go zabił! Przecież widział ten ogień! Jezu, jeszcze mak. Jeszcze przywaliłam ręką w mikrofon. Przepraszam. Proszę mnie wychrumkać. Jestem dzisiaj wyjątkowo nie... Proszę jeszcze raz mema wkleić. Potrzebuję tego maga. Tak, właśnie chcę czytać zapis, tak. Ale żałuję, że nie widzieliście mojej gry. Znaczy, nie mojej gry, tylko mojej miny. Po prostu było... Aż mnie Miron pogłaskał, nie? Co tam znowu wypukło? Przecież jeszcze nic nie kliknęłam. Dobra, słuchajcie, ja to przenoszę, ich przenoszę tutaj. Coś tu dobudowywałam, pamiętam, ale... Jakieś chyba jedzonko tutaj? Albo i nie? Więcej chat może. Tak, tu więcej chat było zbudowane. Good day. Morning. Muszę mieć więcej ludzi do umierania. Nice place, isn't it? Good day. I kurę. I mogę tutaj! I znowu będę miała nierówno. Ale chociaż tu ich mogę kurt postawić jeszcze trochę. I tak nikt wtedy nie będzie łaził. Więtóweczko. Jestem przekonana, że jak dobrze przeszukasz internet, to znajdziesz tę grę gdzieś do pobrania na stronach typu bardzo stare gry, których już nigdzie nie kupisz, a u nas jest za darmo. Dobra. Yes! Aha, bo cała ta armia może sobie iść tędy. Serio? A czekajcie, bo tędy się chyba da coś. Nie, ale da się spalić na przykład idąc tędy. Może to jest jakieś rozwiązanie, po prostu swoją dupą szukać tych pułapek. Byleby mag przeżył i tyle. Aha.
magu. Czyli lepiej iść tą stroną. Tam jest tylko jedna pułapka, dobra. Tylko jedna, którą na pewno wejdą. Ale jak widzą te pułapki, to w nie wchodzą. Dlaczego? Dobra, czy mak pójdzie zjeść i umrze po drodze, czy jednak mu się uda tym razem? Potrzebuje więcej rycerzy. Dobra, Max zjadł i mam nadzieję, że wszystko jest ok. Bezdomni idą do wojska, słuchajcie. A ten dalej zawieszony. Chociaż tak na dobrą sprawę, to ci, którzy mają dom, powinni iść do wojska, bo wiadomo, że się rozmnożyli. Producent bardzo wciągająca gierka. Ogólnie polecam wszystkim do pogrania. Tak jak już wspominałam kilka razy dzisiaj na live'ie, byłabym mega szczęśliwa, gdyby powstał remake. Dobra, jeszcze tego piechura ogarnę. Zapiszę. Idziemy dołączyć do armii. Czy jak będę musiała tak po trzech przeprowadzać? Kto? Aha, no dobra, no jeden znalazł z dupą pułapkę. To ja mam pomysł, bo ja wiem, że to jest pułapka, to jeszcze ją aktywuję. O! I jak ty w celu uświęca środki, mogłam kogoś starego z wioski wziąć, ale prawdopodobnie by tu nie dotarł, chyba że to ten. Do wojska! A, Gottfried, tak, też są takie problemy. A ty co tutaj? To zjedz chociaż grzyba, skoro już tu jesteś. Patrzcie, czyli jednak jakiś stary by dał radę dojść. Niechcący go zahaczyłam. Tam gdzieś było jeszcze jakieś pułapki chyba do sprawdzenia, to niech idzie. Dobra, teraz tak. Popatrzymy, jak to będzie... Okej, czyli już wiemy, że nie chcemy w to wchodzić. Bardzo nie chcemy w to wchodzić. Siema, kundziołek, dobrze cię widzieć. Dobra. Walnij w to, żeby już nikt to nie wlazł. Rzuć czar tutaj. Aha, ta pułapka dalej jest, pomimo że w nią wleźli. Okej, to by wiele wyjaśniało. No nic. No to będziemy ich tak pojedynczo. Chociaż powinnam wziąć więcej starych ludzi i po prostu ich szkieletami pozaznaczać sobie na stałe te pułapki i wtedy... Jestem okropna. Dobranoc, Sebek! Hmm.
Super to przeprowadziłam. Okej. Okay. Słuchajcie, selekcja naturalna. Dam radę, dam radę. Nie! Nie bić się tam jeszcze, jeszcze armii nie przyniosłam. Nie wierzę po prostu. Oj tam producent. Generalnie, gdyby gra działała trochę wolniej, to byłoby to trochę łatwiejsze. Ale... wiadomo. Na hardkorze. Dobra, byleby mag przetrwał, bo on się przydaje. Tak, zaliczyłam dupskiem każdą pułapkę, ale to nic. Dobra. Mag, ty jesteś ważny. Ja mam nadzieję, że tyle rycerzy, ile przeprowadziłam, wystarczy do podbicia obcej wioski. I że będzie dobrze. Dobra. Przeprowadzenie, przynajmniej częściowo. Jedzonko się zgadza, mleczko się zgadza. Dobra. Trzeba to zapisać. I lecimy dalej. Tak, to jedna z tych gier, która działa za szybko, bo nowszy komp, ale Rudersi znalazł na to rozwiązanie. W sumie tutaj powinnam cały czas te pułapki sprawdzać, ale wywalone. Tu była gdzieś wiocha, idziemy ją podbić. Nie, nie jedzcie tych grzybów. Super wioska, to jest wioska Fontann, słuchajcie. Zresztą się okaże, że wcale nie musiałam takiej armii brać, bo przeciwnik nie stworzył żadnych żołnierzy, bo to jest początek gry. I wystarczy, że zrobię absolutnie nic i wygram. O nie, muszę kobietę zabić! O, i to jest wieża maga, jeśli dobrze pamiętam. Czyli jest dokładnie tak, jak powiedziałam. Dobrze, moi drodzy. To jest Mary piękne, jak oni umierają. Wystarczy, wystarczy live'a na dziś. Jak już wspominałam, mam nadzieję, że bawiliście chociaż w połowie tak dobrze jak ja. Pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama i do zobaczenia na kolejnych gierach. Bardzo się cieszę, że udało mi się pokazać wam tę grę. Uważam, że jest cudowna, najlepsza i nawet do dzisiaj cieszy. I to bardzo mocno.